zawodnicy już zbliżają się na prostą startową. I za chwileczkę start do tego pierwszego wyścigu finałowego. Kategoria Rotax Max. Seniorzy za moment w akcji. I ruszyli. Tak jest, wystartowali. Pierwszy zakręt. Bezpiecznie. Oj, widzimy Cezary Turek poza torem. Ale tylko na moment, bo już jest w wyścigu. Ostatnia pozycja Cezarego, a prowadzi Dawid Dziocha, tuż za nim Jakub Greguła. A na trzecim miejscu Wiktor Beleziński. Dużo stracił tutaj Marcel Jastrzębowski, jest piąty w tym momencie. Przed nim Bartłomiej Sobieski, jak sądzę. Szary kombinezon, biały kask, tak jest. Ale widzimy, że Jakub Greguła błyskawicznie dogania Dawida Dziocha. No tutaj odrobione chyba lekcje z wczoraj, bo Kuba Greguła wczoraj troszeczkę poniżej oczekiwań. Walczy Marcel Jastrzębowski z Bartkiem Sobieskim, widzieliśmy przed momentem. Udanie dla Marcela, wykonany manewr, ale stracił troszeczkę Bartek Sobieski. 388 na wózku, to jest ten kierowca w szarym kombinezonie, białym kasku. A tutaj pierwsza trójka. Dawid Dziocha prowadzi. Tutaj widzimy Bartłomieja Sobieskiego i Cezarego Turka, jest również Michał Łaniewski. Widzimy, że pierwsza trójka jedzie w miarę równym tempem. Te odstępy się zbytnio nie zwiększają. No tutaj ta czołówka, to co mówiliśmy wczoraj, bo już tutaj dojeżdża do tych pierwszych trzech zawodników Marceli Strzępowski, ale również ciekawa walka widzimy tutaj na kolejnych pozycjach. Mateusz Tkocz otwiera tą drugą grupę. Kierowca Ernst Racing, tuż za nim Bartłomiej Sobieski, Cezary Turek i jako ostatni jedzie Michał Łaniewski. To jest zawodnik, który debiutuje ten weekend. To są pozycje 5, 6 i 7. No i zamykający stawkę z delikatnym dystansem na końcu Michał Łaniewski. Zobaczmy, co się dzieje z przodu. Tam Dawid Dziocha, Jakub Greguła, Wiktor Weleziński. To jest ta pierwsza trójka zawodników. Tuż za nimi jedzie Marcel Jastrzębowski, mistrz Polski w tej kategorii. To już mówiliśmy wczoraj, tytuł wywalczony w zeszłym roku, ale troszeczkę słabiej w ten weekend w Bydgoszczy, chociaż wczoraj dobra czasówka, dobry wyścig, trzecia pozycja w treningu oficjalnym, wygrana w pierwszym wyścigu, ale później w finale już na pozycji czwartej. No możliwe, że w tej stracie miejsce po pierwszym zakręcie Marcel nie może się odnaleźć jeszcze w tym wyścigu. Ci czołowi kierowcy, tutaj już Wiktor Weleziński, widzimy, że coraz bliżej Dawida, Jakuba Greguły. Dawid Dziocha troszeczkę ucieka tej dwójce. Kuba Greguła, Wiktor Weleziński, pozycja druga i trzecia, prowadzi Dawid Dziocha. No tutaj można powiedzieć bardzo dobry i chyba historyczny wyścig dla Dawida, bo jeszcze nie widzieliśmy go na czele wyścigu. W tej chwili najszybszy czas wyścigu należy do Wiktora Belezińskiego. 45,850, ale tutaj nic dziwnego, bo Wiktor zna ten tor jak własną kieszeń. On tutaj jest u siebie. Zawodnik z Bydgoszczy. Wielokrotnie oglądaliśmy go tutaj wygrywającego wyścigi właśnie na kartodromie bydgoskim. Także świetnie się tutaj czuje, ale przecież wszyscy kierowcy znają doskonale ten tor. No tak, każdy kierowca tak naprawdę musi po treningach znać ten tor. Na wylot, można powiedzieć, co wczoraj świetnie sprezentował Dariusz Sobiech. Tak, dokładnie, w DD2, w rywalizacji w Mastersów. Sześć okrążeń. Wiktor Beleziński coraz bliżej Kuby Greguły.
No tutaj widać od razu tempo, które kierowcy prezentują. Ta pierwsza, tworzą się takie grupki, pierwsza trójka. Dawid Dziocha, Kuba Gryguła i Wiktor Weleziński jadą bardzo podobnym tempem. 45, 821, 785, 708, a więc tutaj 0,1 różnicy między liderem i tą dwójką, która jedzie tuż za nim. Myślę, że Wiktor będzie miał dzisiaj chrapkę na to pierwsze miejsce, jednak wygrać na swoim domowym torze, to musi być satysfakcjonujące uczucie. Przypomnijmy, Dawid Dziocha to jest radomianin, Jakub Gryguła pochodzi z Krakowa, Wiktor Weleziński, Bydgoszcz, Marcel Jastrzębowski, Głowno pod Łodzią, także tutaj z różnych miejsc naszego kraju kierowcy. Ale zobaczmy też, bo tam ciekawie z tyłu. Cezary Turek wyprzedził Bartłomieja Sobieskiego. Jest teraz na 5. pozycji. A my obserwujemy tą pierwszą trójkę cały czas. Dawid Dziocha na prowadzeniu. Widzimy, że Wiktor Weleziński zbliża się bardzo na prostej, zwłaszcza do Jakuba Gryguły, ale na zakrętach jednak ten wózek nie wychodzi tak szybko jak karty swoich rywali. No i tutaj nic nam się nie zmienia, ale zobaczmy, że tam Marcel Jastrzębowski jadący na 4. pozycji troszeczkę traci dystansu do tej pierwszej trójki. Ale pomimo wszystko zaliczył właśnie najszybszy czas okrążenia. Paradoksalnie, można powiedzieć. 45,562 to jest czas Marcela Jastrzębowskiego. Uzyskany na 8. okrążeniu. Jeszcze 3 kółka do końca. No goni tutaj tą pierwszą trójkę. A tutaj Bartłomiej Sobieski, który odzyskał swoją pozycję. Tuż za nim Cezary Turek, tam jeszcze jedzie Mateusz Tkocz, Michał Łaniewski na końcu. Ale widzimy już teraz Wiktor Weleziński bardzo blisko Jakuba Gryguły. I jest atak. Tak jest, udany. A więc Wiktor Weleziński zdobywa jedną pozycję. Jest teraz drugi, trzeci Kuba Gryguła, prowadzi wciąż niezmiennie Dawid Dziocha. Czwarty jest Marcel Jastrzębowski, Wiktor Weleziński w tym momencie najszybszy czas okrążenia, więc ta taktyka, przygotowanie sprzętu jest obliczone na lepsze osiągi chyba w drugiej części wyścigu. Tutaj Bartłomiej Sobieski i Cezary Turek. Pozycja 5. i 6. Też dystans troszeczkę się powiększa między obu kierowcami. Zaczynamy ostatnie okrążenie. Tak jest, tablica last lap w rękach sędziego. I zobaczmy, jak tam sytuacja z przodu stawki. Prowadzi Dawid Dziocha. Drugi Wiktor Weleziński, trzeci Jakub Gryguła. To ostatnie kółko w tym wyścigu już. Już sędzia trzyma flagę szachownicę. Za momencik będzie koniec tego wyścigu. Dawid Dziocha prowadzi i będzie mijał metę. W tym momencie podniesiona ręka do góry, obie nawet. I wygrywa ten wyścig Dawid Dziocha. Jest pierwszy, drugi Wiktor Weleziński, trzeci Jakub Gryguła, czwarty Marcel Jastrzębowski, później Bartłomiej Sobieski, Cezary Turek, Mateusz Tkocz i jako ostatni mija metę Michał Łaniewski.